Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak prosto zamienić każdego Baofenga UV5R lub UV82 w skaner częstotliwości. Zacznijmy od tego. Baofeng, w moim przypadku UV5R, są też UV82, to są trochę większe, mają podobne, nawet takie same parametry. One są ogólnie na tym samym programie. Gdyby rozebrać, mam powiedzmy taką samą płytkę, ponieważ UV82 też ma takie same przyciski, te same funkcje, te same części ogólnie. Tylko one mają to do siebie, że nie są skanerami częstotliwości, ale mogą i odbierać, i nadawać. A skaner częstotliwości cechuje się tym, że może tylko odbierać. Ja mieszkam na takim mniej więcej trochę pustym osiedlu, blisko torów, więc nie osłaniają mnie żadne bloki dookoła, czyli odbiór powinien mieć perfekcyjny. I mieszkam blisko torów, czyli mogę sobie słuchać, co gadałem na kanałach PKP. Tylko niestety na przykład w Polsce są dozwolone do podsłuchu tylko skanery częstotliwości, ponieważ możecie na przykład przez przypadek wcisnąć przycisk nadawania na kanale kolejowym, gdy dzieje się coś ważnego i zakłócimy tę częstotliwość. W najgorszym przypadku możemy spowodować wypadek, jeśli na przykład zakłócimy jakąś ważną informację. Więc dlatego dzisiaj pokażę Wam, jak prostym sposobem wyłączyć funkcję nadawania na danym kanale. Jest dużo filmów na YouTubie, czy na przykład w stronach internetowych, jak wyłączyć w Baofengu funkcję nadawania na każdym kanale, czy tam częstotliwości, ale w każdym praktycznie filmie jest to pokazane z użyciem kabla do programowania, czyli który się wpina tutaj. To jest wyjście słuchawkowe i mikrofonowe, ale służy ono również do programowania radia z komputera. Próbowałem sobie zrobić taki kabel, ale albo mam zwalony system, albo mi coś nie działa, bo już z dwoma konwerterami UART próbowałem. Ale przejdźmy do rzeczy. W każdym filmie jest wykorzystany kabel do programowania, a ja Wam pokażę, jak z pozycji radia w dwóch opcjach menu, no w czterech opcjach menu, zmienić sobie opcję kanału na takie, żeby nie było możliwe na nim nadawanie. Jeszcze Wam pokażę moją miejscówkę. Tam mam wszędzie tory. O, ktoś mi gada teraz. Dobra. Patrzcie. Tam mam tory. Tu mam chmury burzowe, ale to nieważne. I dookoła są domy, ale dosyć niskie. Więc powinienem mieć miarczysty odbiór i dużo dalekich stacji odbierać. I jeszcze jedna rzecz. W Polsce odbieranie częstotliwości takich służbowych jest legalne, ale jeśli chcielibyście na przykład nagrać i wrzucić do internetu jakąś rozmowę policji czy właśnie innych służb, to lepiej, żeby was nie namierzyli, bo za to można albo trafić do więzienia, albo dostać dużą grzywnę. Więc jeśli nie chcecie wpakować się w kłopoty i jeśli odbierzecie coś ważnego, nie wrzucajcie tego do sieci. Teraz, żeby Wam pokazać, przyłączyłem się na częstotliwość dozwoloną w Polsce, czyli zakres PMR. I patrzcie, mam tutaj swoje 446,0625 MHz. I patrzcie, włączę sobie teraz sobie drugą krótkofalówkę. I gdy nadam Baofengiem, to krótkofalówka to usłyszy. Ale ja chcę zrobić, żeby właśnie nie usłyszała tego. I to jest bardzo proste. Wchodzimy w menu, w pozycję 25, czyli STFD. W skrócie jest to opcja używana przy przemiennikach,
gdy na przykład przy nadawaniu lub odbieraniu chcemy obniżyć lub podwyższyć częstotliwość. Obojętnie co dajemy, albo plusa, albo minusa. Ja sobie dam plusika. Zatwierdzę. I idziemy w opcję jedną w górę, czyli 26. Offset. I tutaj podajemy radio przy pracy przy przemiennikach. O ile megaherców ma podnieść lub obniżyć częstotliwość przy nadawaniu do przemiennika. I dajemy tutaj kosmiczną liczbę, najwyższą jaką się da, czyli 999,999 MHz. Klikamy menu, zatwierdzamy, exit, wychodzimy. Teraz tutaj na ekranie pojawia nam się plusik, czyli pokazuje, że przy nadawaniu teoretycznie częstotliwość powinna się podnieść, ale że daliśmy tą częstotliwość, podaliśmy 999 MHz,999 kHz, to jest to zdecydowanie daleko za zakresem obsługiwanym przez tą radiostację, więc przy nadawaniu usłyszymy krótki pisk, który powie nam, jakby zasygnalizuje, że nie może nadać, bo częstotliwość będzie za wysoka. I patrzcie, włączam nadawanie w tym baofengu i krótkofalówka nic nie odbiera. Oczywiście krótkofalówką możemy powiedzieć coś do radia, do baofenga. I to akurat słychać. Ale gdy powiemy coś do baofenga, to usłyszymy tylko pisk. I patrzcie, teraz się przełączę na częstotliwość taką samą, ale już bez tej opcji blokady nadawania. I tutaj spokojnie mogę mówić do drugiej krótkofalówki. I tak samo, jak wcześniej pokazywałem, robimy z każdym kanałem, jaki chcecie. I teraz pokażę wam, jak ustawić na każdej częstotliwości w waszym baofengu, jak zablokować nadawanie. Ustawiam sobie powiedzmy ten kanał, czy na przykład pierwszy kanał PKP w moim przypadku. Jest to częstotliwość 150,100 MHz. O! Ktoś z nastawni nam się wciął film, ale dobra. Wchodzimy teraz w tryb cicho. Wchodzimy teraz w tryb częstotliwości i ustawiamy częstotliwość taką, jak mamy na przykład nasz pierwszy kanał, czyli 150,100. Upewniamy się, że jest taka sama. Przyłączamy się na tryb kanałów i na opcję chyba 27, przepraszam, 28, delay, czyli myślnik CH, czyli delayed channel, skasowanie kanału i ustawiamy kanał taki, jaki chcemy usunąć, czyli powiedzmy pierwszy, zatwierdzamy. Wchodzimy teraz w tryb częstotliwości. Mamy częstotliwość taką, jak była poprzednio na kanale. Wchodzimy w menu. Na pozycję 25. Ustawiamy sobie powiedzmy plusik w STFD. Potem w offset klikamy 999,999. Zatwierdzamy. I dajemy na opcję, na pozycję 27, czyli mem cychy, czyli memory channel, zapisz kanał i klikamy taki, jaki chcemy, czyli jedynka. Teraz wychodzimy, przyłączamy się na tryb kanałów, automatycznie powinien na jednej częstotliwości powinien się pokazać nowy kanał i teraz patrzcie, gdy nacisnę, nie działa. A no właśnie, i wreszcie się do filmu wkradł błąd, ale już opanowałem to. Dobra, patrzcie, jaka jest sprawa.
Bo gdy wejdziemy w tryb częstotliwości, wejdziemy w to menu i ustawimy offset jako 999 999, to tak naprawdę Baofeng odejmie nam tylko 1 kHz bodajże. Więc musimy tutaj dać offset jako 500 i to zupełnie wystarczy, bo przy tym 999 999, no rady zwariowało, ale dobra, przechodzimy teraz do trybu kanałów i patrzcie, jestem na pierwszym kanale i gdy naciskam przycisk nadawania, to pojawia się pisk i tu faktycznie mamy zablokowane, czyli ten kanał, w którym dałem 500 MHz na offsetie. A teraz pokażę wam na innym kanale, gdzie ustawiłem na offsetie 999,999. Włącza się nadawanie, ale niższe o 1 kHz. No, jeśli ustawicie offset 500, to radio wam nie zwariuje. Ale jeśli ustawicie offset 999,999, to nic z tego nie wyjdzie.